Wśród włóczęgów James zawsze był uważany za zamkniętego w sobie i traktowany z dużą dozą nieufności. Wszystko dlatego, że w odróżnieniu od zdecydowanej większości żebraków dorastał w normalnej, dość zamożnej rodzinie. Bezdomni nie mogli zrozumieć, że ktoś mający pieniądze i dach nad głową mógł spaść na samo dno i żyć na ulicy. Sam James w żaden sposób tego nie komentował i najczęściej milczał, uśmiechając się ironicznie. Młody włóczęga ukrywał swoją przeszłość i nigdy o niej nie mówił. Ze względu na specyfikę życia koczowniczego, żebracy nie byli zbyt ciekawscy i traktowali innych sobie podobnych z choćby elementarną sympatią i wyrozumiałością. Nie miało znaczenia, kim było się wcześniej, maklerem giełdowym czy dozorcą. Ważne, czy udało się zachować resztki ludzkich wartości i moralności. James nie spędzał nocy pod gołym niebem. Już dawno temu zaadaptował opuszczoną przyczepę kempingową na swój dom. Nigdy też nie żebrał i sam zarabiał na każdy kawałek chleba. Zbierał kartony, butelki, czasem pomagał rozładowywać towar w supermarkecie. Niekiedy w poszukiwaniu cennych surowców wtórnych James udawał się na miejskie wysypisko śmieci, gdzie miejscowy stróż znał go z widzenia i zawsze się z nim witał. Ten dzień nie był wyjątkiem i po śniadaniu składającym się z kawałka czerstwego chleba i kubka ostudzonej, lekko osłodzonej herbaty, młody włóczęga wziął się do działania. James czuł, że los się do niego uśmiechnie i obdaruje go hojną porcją makulatury czy też butelek. Zanim jednak zdążył zagłębić się w dzicz miejskiego wysypiska, usłyszał dziwny pisk. Czyżby ktoś wyrzucił kota? Może to szczeniak, pomyślał James. Niejednokrotnie spotykał się z przejawami ludzkiego okrucieństwa i przywykł do tego, że najczęściej cierpią z tego powodu nasi mniejsi bracia. Gdy James posłuchał uważniej, zdał sobie sprawę, że pisk dobiegał zza pobliskiej góry śmieci, bardziej przypominającej miniaturową piramidę. Obchodząc ją, włóczęga zamarł zszokowany. Na resztkach porzuconego krzesła w nosidełku leżało co najwyżej roczne dziecko. A kto cię tu zostawił, kochanie? Szepnął James, łapiąc się przy tym za głowę. Biorąc nosidełko do ręki, włóczęga pospieszył w stronę miasta. Sądząc po radosnych okrzykach dziecka, podróż mu się podobała i postrzegało wszystko jako jedną wielką przygodę. Dopiero gdy dotarł do swojej przyczepy, James odetchnął z ulgą. Było tam zwyczajnie cieplej niż na zewnątrz i dziecko szybko się rozgrzało. Odwijając kocyk, w który owinięte było, James zauważył butelkę mleka na dnie torby. Po podgrzaniu jej w kuchence, włóczęga nakarmił dziecko, które przez cały czas jedzenia trzymało go za palec. Proszę bardzo, znacznie lepiej, zauważył James z uśmiechem. Wciąż nie wiedząc, co zrobić z dzieckiem, postanowił lepiej sprawdzić nosidełko. W środku znajdował się komplet czystych pieluszek i trochę zapasowych ubrań. Na samym dnie na Jamesa czekała wielka niespodzianka. W pierwszej chwili nie wierzył własnym oczom, jednak po bliższym przyjrzeniu się zdał sobie sprawę, że to nie złudzenie optyczne. Na dnie kołyski znajdował się po prostu akt urodzenia dziecka. Najciekawsze było to, czyje dane wskazano w kolumnie rodzice. Przebiegając wzrokiem po dokumencie, James krzyknął ze zdziwienia. Nie, to niemożliwe! Wciąż ściskając w dłoni dokumenty dziecka, włóczęga usiadł na chwiejnym krześle i zamyślił się. Jego spojrzenie stało się bardzo odległe, a on sam błądził po wspomnieniach z przeszłości. James od wczesnego dzieciństwa był otoczony luksusem i bogactwem. Jego ojciec, Duncan Rogers, dorobił się przyzwoitej fortuny na rynku nieruchomości i ze względu na swój wiek uchodził już za odnoszącego sukcesy biznesmena. Matka Jamesa, Samantha Rogers, była cichą i niepozorną kobietą, która całkowicie poświęciła się rodzinie. James okazał się późnym dzieckiem, urodził się, gdy jego rodzice przekroczyli 40. Być może Duncan Rogers był bardzo zajęty pracą, a może było to spowodowane problemami zdrowotnymi jego żony. Do pewnego wieku James dorastał jako mądry i posłuszny chłopiec. Gdy jednak dorósł, zaczęły się prawdziwe kłopoty. Przyzwyczajony do luksusu i pobłażliwości, pozwolił sobie na opuszczanie zajęć, najpierw w szkole, a potem na uniwersytecie. Bazując na bogactwie rodziny, James wierzył, że pieniądze ojca wystarczą mu na resztę życia. Gdyby tylko wiedział, jak bardzo się mylił. Pogrążony w hucznych imprezach i zabawach, James
w ogóle nie zauważył, jak w stosunkach jego rodziców zagościła niezgoda. Rzecz w tym, że w życiu Duncana Rogersa pojawiła się nowa kobieta. Z drugiej strony nie można powiedzieć, że biznesmen był kobieciarzem i miewał wiele romansów na boku. Po prostu prędzej czy później w życiu każdego mężczyzny przychodzi taki okres, kiedy zaczyna wątpić w swój związek. Niektórzy idą dalej, inni zaś zaczynają szukać alternatywnego wyjścia z sytuacji. Światłem w tunelu dla Duncana była znajomość z młodą pięknością Peggy Hughes, która szybko obliczyła możliwe korzyści z takiego romansu. Oczarowując 60-letniego biznesmena, zrobiła wszystko, aby ich relacja trwała jak najdłużej. Głównym celem Peggy było małżeństwo, które zapewni jej dostęp do pieniędzy bogatego mężczyzny, szalejącego z miłości. Jednocześnie Duncan nie chciał oddawać się przyjemnościom łóżkowym, ale także marzył o wspólnym dziecku. Kochanie, najpierw chcę pożyć dla siebie, bez tych wszystkich pieluch i małych ciuszków, powiedziała Peggy. Duncan był nieustępliwy. Mężczyzna zapragnął na nowo poczuć radość ojcostwa i trzymać dziecko w ramionach. Tymczasem żona Duncana zbyt późno dowiedziała się, że jej mąż ją zdradza. Samantha była nawet gotowa mu to wybaczyć i rozpocząć życie od nowa. Pomimo wszystkich ustępstw przegrała walkę z Peggy i ostatecznie otrzymała pozew rozwodowy. Wiadomość o tym uderzyła Jamesa niczym grom z jasnego nieba. Nie od razu zrozumiał, co dokładnie się stało. O ile wcześniej był jedynym spadkobiercą i obiektem uwagi rodziców, to teraz Peggy zagarniała wszystkie pieniądze dla siebie, kontrolując jego ojca jak doświadczony lalkarz marionetkę. Co więcej, za jej namową Duncan postanowił całkowicie pozbawić swojego nieszczęsnego syna spadku i jakiejkolwiek pomocy finansowej. Dopiero potem James zdał sobie sprawę, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Tymczasem Peggy osiągnęła swój cel i poślubiła Duncana, który zupełnie stracił dla niej głowę. Jednocześnie mężczyzna starał się nie zwracać uwagi na coraz bardziej dające się we znaki problemy zdrowotne. Duncanowi wydawało się, że znalazł drugą młodość, ale w rzeczywistości było inaczej. James, jakby wyrażając swego rodzaju protest przeciwko woli ojca, zadał sobie wiele trudu i dość szybko znalazł się na samym dnie. Samantha Rogers próbowała pomóc synowi, ale ten nie chciał nikogo słuchać i żył z dnia na dzień. Tylko Peggy nadal kąpała się w luksusie i bogactwie, wyciągając coraz więcej środków z kont firmowych Duncana, co z kolei nie mogło nie wpłynąć negatywnie na dochody jego przedsiębiorstwa. Peggy była jak pijawka, która zamiast krwi pozbawiała ofiarę pieniędzy i dobrobytu. Nawet gdy Duncan trafił do szpitala z powodu zawału, kobieta nie zmieniła swojego konsumpcyjnego podejścia do życia. Niestety, mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia biznesmena, który zmarł 3 dni przed swoimi kolejnymi urodzinami. Pogrzeb był skromny i oprócz Peggy przyjechała na niego tylko Samantha oraz kilka osób najbliższych Duncanowi. James nie brał udziału w uroczystości, bo w tym czasie błąkał się już po kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Jeździł z motocyklistami, nocował w tanich hostelach, motelach. Po częstym podróżowaniu autostopem wrócił do rodzinnej miejscowości już jako niepoprawny włóczęga. Przez swoją nieobecność James nie dowiedział się najważniejszej rzeczy. W chwili śmierci Duncana Peggy była w ciąży. Na aborcję okazało się za późno, a młoda piękność nie miała innego wyjścia jak tylko urodzić dziecko. Mały Kevin był wierną kopią zmarłego ojca, co jeszcze bardziej denerwowało Peggy. Nie kochała Duncana. Żyła z nim wyłącznie dla pieniędzy. Gdy biznesmen zmarł, wszystko, co wcześniej łączyło go z Peggy, straciło dla niej znaczenie. Roztrwoniwszy pieniądze zmarłego męża, piękność zaczęła szukać nowej ofiary, która w pełni zaspokoi jej potrzeby finansowe. Jedynym problemem dla Peggy był syn, który mógł stać się przeszkodą w przyszłych relacjach z bogatymi mężczyznami. Na jakiś czas Peggy zatrudniła nianię dla Kevina, ale gdy zaczęło jej brakować pieniędzy, postanowiła się go po prostu pozbyć. Peggy nie mogła oddać dziecka do sierocińca, bo bała się rozgłosu i potępienia. I tak, porzucając swojego rocznego synka na ulicy, miała nadzieję, że przypadkowi przechodnie odnajdą dziecko i zabiorą je do domu dziecka. Jedyne, czego Peggy nie wiedziała, to że niania
przezornie umieściła dokumenty dziecka w nosidełku, a najstarszy syn zmarłego Duncana Rogersa je odnajdzie. Teraz, trzymając w rękach akt urodzenia dziecka, James nie mógł powstrzymać łez. Młody włóczęga nie rozumiał, jak Peggy mogła dostarczyć takiego okrucieństwa swojemu dziecku. Nie, nie zostawię tak tego. Kevin nie zasługuje na życie w sierocińcu ani na ulicy przez taką wariatkę, krzyknął James, zaciskając pięści. Po raz pierwszy przez głowę młodego włóczęgi przemknęła myśl, że nadszedł czas, aby porzucić uliczne życie i opamiętać się. Na początek udał się do swojej matki, której nie widział od ponad 2 lat. Przewinął dziecko, przebrał je w czyste ubranko, a widząc w progu syna z małym dzieckiem w rękach, Samantha Rogers prawie zemdlała. Gdy James powiedział matce prawdę, ta zakryła twarz rękami i cicho zapłakała. Przez cały ten czas kobieta tęskniła za Duncanem, choć wiedziała, że przeszłości nie da się cofnąć. Gdy otrząsnęła się z pierwszego szoku, powiedziała: myślę, że powinniśmy pójść na policję, synu. A poza tym, z dobrym prawnikiem rodzinnym. Ta Peggy całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością. James milcząco pokiwał głową z aprobatą, bojąc się obudzić Kevina. Dzięki zeznaniom złożonym przez Samantę i jej syna, już następnego dnia Peggy Hughes trafiła na komisariat, gdzie pod naciskiem niepodważalnych dowodów przyznała się do winy. Młodej wdowie groziła kara więzienia, a cały przywłaszczony majątek Duncana trafił do Jamesa i Samanty Rogers, którzy potem przejęli opiekę nad małym Kevinem. Na zakończenie tej niesamowitej historii nie będzie przesadą stwierdzenie, że sprawiedliwość po raz kolejny zatriumfowała, a ten, kto broni prawdy, prędzej czy później wygra walkę z kłamstwami i oszustwem.